Nie wiem, pogramy sobie co chwilę i spadam. Jaki win ratio mniej więcej? 50%. Morgul kontra Gul'dan. Twoja dusza będzie moja. I kolejny Warlock. Warlock. Co myślisz o założeniu konta free to play na streamy? Myślę, że świetny pomysł. Prawda, można by pomyśleć na przykład o takim... Ale nie, w sumie świetny pomysł, świetny pomysł. Wiem, że nie lubisz, jak ktoś ci proponuje deki. No to po co mi proponujesz te deki? Różne przemyślenie, może rzeczywiście do legendy byłby Cube Control Warlock. Może i by był, ale nie mam ochoty w nim grać. Ależ oczywiście. Szanuję cię za to, że chcecie się prowadzić dyskusję z randomami z czatu, między innymi dlatego odwiedzam ten stream. No, niektóre dyskusje są spoko. Będzie się kujać, jeżeli nawiązujesz do tych rolek. To ja bardziej w sumie chcę zrozumieć, dlaczego ludzie się zachowują w ten, a nie w inny sposób. I czego ja totalnie nie rozumiem. Bo ciągle widzę takie te... Ciągle widzę takie sytuacje, że no... Dla mnie to jest po prostu nielogiczne, nie? Jeżeli ja potrzebuję, dajmy na to, no już wspomnianych wcześniej informacji na temat aparatu czy czegoś tam, to idę na to wspomniane wcześniej forum, nie? I to jest dla mnie logiczne. No za cholerę, jakbym na przykład, nie wiem, siedział na streamie, no dajmy na to, niech już będzie ten Izak, biedny. Jakbym siedział na jego streamie i tam byłoby 5000 osób, to bym nie wpadł na to. Nie mogę tego zagrać chyba za bardzo. Wydaje mi się, że to będzie lepiej. Ale to bym za cholerę nie wpadł na to, żeby pytać na czacie, czy ktoś tam zna jakiś dobry aparat do kręcenia filmów czy coś. I próbuję po prostu zrozumieć, czemu ludzie tak robią, nie? No bo nie jesteś, że tak powiem, wyjątkowy. I dużo osób tak robi. Albo tak jak ten przykład, który podałem. Czemu ludzie zadają debilne pytanie, które... No, po przeczytaniu którego, no widzisz, że ziomek pytał tutorial, ale on nie chce tutoriala, on chce, żeby mu ktoś to ręcznie napisał. No dla mnie to też jest na przykład głupie bardzo. Czemu nie, no to w sumie jest bezapelacyjne debilnie. Bezapelacyjnie debilne. Ja pierdolę, kurwa, ten Wild w sumie doprowadzi do pierdolca w końcu. Szósta tura, trzech malganizmów. Znaczy, no dwóch na stole, trzech, nieźle. Tak, znam tutaj. Poczekam chwilę. Ludzie potrzebują atencji bardziej niż informacji, to tylko pretekst za nieleństwo, mówisz? Może i w sumie. Nie wiem. Znaczy to no, lenistwo to też. Ja nie wiem. Nie czaję tego, no po prostu nie czaję. Czy to ja osobiście nie czaję dużej ilości kurwa pytań, no bo mam 32 lata. A powiedzmy większość tych pytań jest od osób plus minus 20, więc no.
różnica całkiem spora. Morgul kontra Anduin. Zapewni nam zwycięstwo. W takich pytaniach tylko zaczęcie zwykłej dyskusji i wymiany zdań. No tak, no ale wiesz, no trzymajmy się tego przykładu z rolkami. Trzymajmy się tego przykładu z rolkami, no prawdopodobieństwo, że rozpoczniesz dyskusję na temat tego, jakie rolki są najlepsze na czacie ze streamu z Hearthstone'a, wydaje mi się, jest zbyt duże. No kofer wiem, czytam. Ja na przykład ostatni raz rolki miałem, jak byłem młody. I po pierwszym dniu jeżdżenia 10 godzin czy 8 miałem takie odciski, że nie mogłem chodzić. Fajnie było. Ojej. Ludzie tak piszą, że pokazać innym, że są zajebiści i że chcą sobie kupić aparat i... Może ja nie próbowałem, może ja powinienem się nauczyć mówić. Może ja chyba jednak nauczyć nauka mówienia będzie odpowiedzią. Może ja nie powinienem próbować tego zrozumieć, tylko po prostu to ignorować i uznać, że takie są dzisiejsze standardy. Znaczy nie, standardy osób tam młodszych, powiedzmy te 15 lat mniej ode mnie. O tym kuźwa nie pomyślałem. Myślałem o... Znaczy myślałem... O, wiu po całym stole. Sądzę na temat marihuany rekreacyjnej. Stary, nic. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Perfekcyjnie. To, że zadane to pytanie tutaj może wynika z mojego lnictwa, chciałem otrzymać odpowiedź od kogoś, kto powiedzmy jest w temacie i może mi odpowiedzieć na moje pytanie od razu, którzy czułem się z tym, że szanse są na to są nikłe. Okej. Kontra Anduin. Zapewni nam zwycięstwo. Tyle używek to alkohol i papierosy są najgorsze, a trawa wciąż nielegalna, chociaż ma właściwości medyczne. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To znaczy takie przysłowie. Za dużo kreatur, ten sam typ. Nie. Będę grał w nowego God of War'a? Może. No, jest Barcik. To już GG.
O, krap. Nie wiem, może Doomhammer. Nie, chyba jednak nie. Rafita, nie wiem. Morgul kontra Arthas! Za Lordaeron! Chciałem cię o coś zapytać, bo kilka dni temu wspomniałeś coś na odcinku z Cube Druida, gdy nie usłyszałeś gotowe, jakoś od tam... Dlatego pojęcia się później miałem, o czym ty do mnie mówisz. Chroni mnie światłość. Się rozkręcam. Nie do końca jestem pewien, czy nie lepszy byłby jeden kąt, ale nie, jak to nie. Mógłbym zagrać 7-7, ale wolę to wyklirować. Podziwiam, że ta gra ci cieszy, zdziwia cię jak gra to samo. To powtarzalność to taki sobie główny element gier sieciowych. Tak myślę. Pierdol się. Może mi, znaczy może błąd z niezabiciem tego, ale jednak pieni damage'u to pieni damage'u. Nie chce mi się spać. Mi się zawsze chce spać ostatnio. Ona zabije tego na żywnego. Niech będzie. Światło gaśnie. Walczymy dalej. Mam
No zrobię tak, no bo to mi daje dużo autów i on musi zagrać prowo. I po bitwie. Wygrana jest twoja. Get Riz, no i to w związku z tym. No bo jedyne co mogę ci powiedzieć, to nie usłyszałem gotowe i skończyłem turę, bo nie mam nic do roboty. Nie wiem, co, ja nie wiem co ty pytasz. Nie wiem gdzie to jest pytanie. Tak, ja preferuję rozmowę przy herbacie. Rexar! Niech rozpoczną się łowy. Słuchajcie, powiem wam tak. Jak widzę takie głupie pytania, typu, czy paliłeś blanta? Ej, ej, a palisz trawę? Ej, a można do Ikosa naładować trawy? To mam wrażenie, że rozmawiam z 15-latkami. Więc dajcie sobie spokój z tym, bo ja i tak nie mam zamiaru poruszać tematu na jakichś tam narkotyków czy czegoś tam innego. Ależ oczywiście. Zagramy go z tej strony. Explosive Trap? No może być Explosive Trap. Nie, Explosive. Zaufaj kodeksowi, Pir. Niech to! Gotowe. Mam tak samo jak ty. Jest to swoje w nim, swoje suby. Dodawać tego. Byłem na koncercie AC/DC? Nie. Dziś przedstawimy opowieść o prawdziwej grozie. Chcesz mi powiedzieć, że masz już razia na ręce? No dobrze. To ja chcę ci powiedzieć 6 damage'ów w rej... W sumie to takie w pewnym stopniu z punktu widzenia mojego rozpierdalający jest to, że jak sobie jem kolację o 12 w nocy, to jest o, po nocach się dzieje kurwa! To niezdrowe! Teraz sobie wyobraź takiego ziomka, który tak pisze. I wyobraź sobie, że przed chwilą jarał blanta, który na pewno jest bardzo zdrowy. Albo, nie wiem, fajkę, albo alko, no tak, no, to w sumie legitnie brzmi. Tak sobie myślę.
Mam tak samo jak ty. Jeszcze twoja w nim. Nie traćmy many, bo jestem niepokonany. Poprawię. O, Gunters BB, dokładnie to, o czym wcześniej mówiłem z tymi 15 latami. Czy tam 15-latkiem, co prezentujesz teraz. Jasiu, jak jadłeś parówki z bułką, to umrzesz. Potwierdzone info. Trawę można podać na przykład w ciasku, które nie szkodzi praktycznie w ogóle. Nie no, wiadomo. Jak upieczesz trawę, to już nie jest szkodliwa. Spalona jest, ale tak jak pieczona, to ten... Lodówka sztuka nieśmigana. Nie wiem, przyjemna, a została jedna różnica, aż jedną damy różnicy. To nie było pytanie. A przepraszam, zmylił mnie ten znak zapytania na końcu. O, wybacz mi. A, co się będę oszczędzał? Akurat w tym wypadku się mylisz, trawa wcale nie jest szkodliwa przy podawaniu w wypiekach. Nie, spoko. To znaczy, to możliwe, no, nie wiem, nie znam się na pieczeniu trawy. Aczkolwiek, no śmiem jednak wątpić. Jestem zblazowany, stanie w miejscu od trzech niziomek. Dobra, kończymy na dzisiaj, bo mi się nie chce.